Dzień dobry, moi drodzy. Mam nadzieję, że wybaczycie mi mój wygląd, w związku z tym, że przed chwilą wziąłem prysznic i mam jeszcze godzinę przed treningiem drużynowym, więc stwierdziłem, że wiecie, szybciutko sobie nagram właśnie jakiegoś Gravesika, bo w ostatnim komentarzu pod Ivernem był Graves. Damian chyba z poradniku był zadowolony, mam nadzieję, że uda mu się wyjść z platyny, czy tam z diamentu, nie wiem gdzie w sumie Damian jest. A my zagramy Gravesem. Ja osobiście gram Gravesem sobie na solo queue dość często na streamkach, czy tak po prostu dla relaksu, więc mniej więcej rozumiem, jak ta postać działa, także z tym nie powinno być problemu. Mam jednak nadzieję, że w moim teamie znajdzie się jakiś AP carry, ponieważ bez APK Graves nie będzie miał dużego sensu. W związku z tym, że moje obrażenia będą za bardzo redukowane przez armor. A takim podstawowym buildem do Gravesa, z którego ja korzystam praktycznie co grę, to jest Warrior z Red Smite'em, to jest Black Cleaver, Phantom Dancer, Infinity Edge i potem na przykład Dead Stance, na przykład Rapid Fire, zależy czy chcecie iść dalej pod Krita, czy jakąś lifestyle. No dobra, będziemy chyba grać na 4 adeków. No dobra, udało się namówić kolegę do tego, żeby piknąć APK, co mnie bardzo cieszy, bo nasz AD Carry to będzie AD Carry, a nie żaden magiczny wojownik. I może no, nawet na supporcie będziemy mieli Branda, to nie wiem czy to akurat dobrze czy źle, bo Graves zdecydowanie woli jakiegoś, wiecie, mele supporta, który będzie wbijać zamiast niego. Ale myślę, że to nie powinno, powinno być no nie powinno być z tym jakiegoś dużego problemu, no jeżeli piknie coś takiego na supporta. Shen by był spoko, Shen byłby naprawdę fajny. Mielibyśmy dwie ninja w teamie. Prawie jak na TFT, może jakiś bonus. W każdym razie, runki do Gravesa. Ja zawsze biorę Triumph Alacrity, w związku z tym, że Attack Speed jest bardzo przyjemny do czyszczenia kampu w lesie. Attack Speed również w runach. Adaptive Force tutaj jako flex, w związku z tym, że to daje ci AD. Ja bardzo lubię Dark Harvest, ale można Gravesa grać teraz pod 3 runy. Pod Fleet Footwork, pod Dark Harvest i pod Electro. Electro jest zdecydowanie najpewniejsze, w związku z tym, że jeżeli nie masz żadnych killi, to zawsze zadaje dość duże obrażenia. Fleet Footwork na niektóre matchupy, jeżeli idziesz full podkryta i pominiesz Black Cleaver, jest ok. Dlaczego ja lubię Dark Harvest? Ja lubię Dark Harvest w związku z tym, że jako postać Graves w teamfightach dzięki temu może robić naprawdę duże obrażenia. Jeżeli dostanie reset Dark Harvestu, to jest w stanie zabić wszystkich, coś jak Talia. Dark Harvest, Cheap Shot, Zombie Ward albo Eyeball Collection. Myślę, że weźmiemy Zombie Ward w tej grze i Relentless Hunter, żeby być troszeczkę szybciej i biegać dookoła mapy. Battle Professor Graves. Ten skin mi się najbardziej podoba i też ta chroma jakby czarno pijała, coś w tym stylu. Ten Profesor Graves naprawdę spoko wygląda. No generalnie kompozycyjnie w tej grze akurat Graves no, nie będzie najlepszy, przynajmniej nie wydaje mi się, no, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może muzyczkę już sobie włączymy również. Możemy tutaj zaraz się do tego zabrać, sławeczki sobie też tutaj, żeby się jakoś wczuć w tą rolę tego Gravesa. Widziałem też, że wspominaliście o tym meczu z Fnatic w komentarzach i powiem wam szczerze, że też nie wiem jak to wygraliśmy, ale tak, zdecydowanie zaplanowane było to, żeby oddać dwie gry, a potem po dwóch grach zacząć dopiero grać dobrze. Kurde, dużo punktów mają na drive, nie na drive, nie dużo nie mają, ale mają dużo punktów na Kacie. Kata to jest chyba jakiś one trick. Z drugiej strony mamy Kianę nam idzie, więc Kiana moim zdaniem jako postać jest dość OP, także no to powinno być o tyle w porządku, że nasza Kiana powinna coś tam sobie robić. Chociaż wczoraj chyba grałem z tym kolesiem, tak mi się wydaje, że jakoś kojarzy to kolesia i mam takie wrażenie, że wczoraj ja z nim grałem i osobiście mi się nie podobało za bardzo jak on grał wczoraj akurat. Miałem takie wrażenie, że on nie grał najlepszej Kiany, no ale to jest już nowy dzień, może będzie tą Kianą grać trochę lepiej. Zaczynamy od talizmana. Nie od talizman, tylko od maczety. Maczeta dlatego, że no, talizman jest ważny do Gravesa, bo jego autoataki są AOE, czyli Area of Effect, i jego Q jest super AOE i jego W jest super AOE. Jak już masz talizman, to zdecydowanie łatwiej clearujesz kampy w lesie, więc ja nawet zamiast kupić na przykład podwójnego długiego miecza, to polecam kupić na przykład jeden długi miecz, jeden talizman, jak najbardziej. Aczkolwiek i tak zaczynamy od maczety, bo maczeta daje nam najwięcej obrażeń i później dopiero jak się pierwszy raz cofniemy, to możemy coś tam innego kupić, nie? Jeżeli chodzi o obuwie, to ja osobiście do Gravesa preferuję coś w stylu Ninja Tabi albo Merkury, bo
Graves jako postać staje się dzięki temu bardzo tankowna, szczególnie z Black Clearerem. I w runach nawet czasami muszę szczerze wam powiedzieć, że ja używam. No, może ten flash to był trochę tak przesadził kolega, ale może tutaj nam się też flash uda spalić. Nie, nie uda nam się. W runach ja osobiście nawet czasami używam health per level zamiast armora. Health per level do Gravesa albo Magic Resist, bo i tak dużo armora dostajesz z epa. Tak, w ogóle moi drodzy, ja tego w tej grze już nie zrobię. Aczkolwiek nie jest źle cheezować Gravesem, czyli inwajdować kogoś na pierwszym poziomie, bo Graves jako postać na pierwszym poziomie ma dość duże obrażenia przez swoje autoataki, które są boostowane, jak widzicie, po 150 odbieram te red buffowi, więc bardzo łatwo ci jest zesmajtować takiego red buffika. I jeżeli zinwajdujesz na pierwszym poziomie i dostaniesz jakiegoś killa Gravesem i jesteś do przodu, to gierka może być naprawdę mocno snowballowana przez ciebie. Tak, w ogóle Eliska zaczęła od buffa, bo Sion tapował, więc ta Eliska będzie w drodze na bota. Tylko że nasz bot już przegrywa, więc nie wiem, jak to za bardzo wypadnie. No cóż, zobaczymy. Chciałem zgankować topa, ale chyba bez sensu, bo ten Kennen i tak pushuje. Myślę, że pójdę na bota, ale nie po to, żeby zgankować, tylko po to, żeby postarać się ewentualnie zapobiec dive'owi, bo no, tragicznie się dzieje, nie? Tristana bez pota, bez heala, ten już bez flasha, ale on słyszał na pierwszym poziomie i Tristana 3 creepy, więc jakby patrzył na to, co się dzieje na tą chwilę na bocie, to no, możemy być tam potrzebni, ale nie po to, żeby zabić, tylko po to, żeby bronić tego bota tak naprawdę. Kraba oddamy, no bo widzicie, jaką dużą oni mają presję na tym bocie, nie? Bez sensu iść na kraba w tym momencie, bo jak pójdę na kraba, to co najwyżej mogę zginąć od tego, że Draven i Morgana zejdą z linii. Przynajmniej wygrywamy topa, no i chyba będziemy musieli wokół tego topa grać, bo nie wiem, czy ma jakikolwiek sens iść na bota. Ja nie lubię zostawiać przegrywających linii samych. Ja bardzo lubię gankować przegrywające linie, bo jeżeli jesteśmy w stanie chociaż trochę pomóc takiej linii, no to po prostu gra będzie łatwiejsza. Nawet nie chodzi o to, żeby zabić czy coś, ale nawet odpuszczować, żeby oni się mogli cofnąć, żeby nie stracili tyle creepów. I właśnie dlatego ja bardzo lubię Dark Harvest. Może w tej sytuacji to jest dużo szczęścia, że on miał takie low HP oczywiście, nie? Ale jeden autoatak, który jest wzmacniany przez Dark Harvest, szybkie zabójstwo. Będę bardzo chciwy i kupię podwójny długi miecz. Zamiast pinka, nie? Nie kupiłem pinka, kupiłem podwójny długi miecz. Eliska jest na topie, żeby wybronić topa. Ja już mam podwójny długi miecz i buty. Ona się cofnęła później ode mnie, jak widzicie, bo ona też powinna mieć, nie wiem, czy tam Darkseer, czy Amplifying. No są przedmioty, które mogłaby kupić, ale ich nie kupiła. I widzieliśmy, że twoją Eliskę na topie, więc teraz jest niezły moment, żeby spróbować zgankować bota. Problem oczywiście z tym zgankowaniem bota jest taki, że no, mój bot bardzo mocno przegrywa, więc. W tej grze oni mają dużo CC, więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby kupić Merkury, ale Ninja Tavi też nie są złe na tego Dravena, żeby z nim wygrywać. Z drugiej strony, jak ja nastakuję Armor, to też powinno być łatwiej. O czym ja chciałem wspomnieć? Chciałem wspomnieć o tym, że Graves jest lepszy zdecydowanie na postacie melee. Jeżeli gracie na dużo postaci, które walczą w zwarciu, Graves jest bardzo dobry, bo łatwo je kajtuje. I do tego ma nawet niezłe obrażenie, jeżeli ktoś podejdzie blisko, bo ma shotgun, który zadaje wzmocnione obrażenie, jeżeli ktoś tam, powiedzmy, zostanie od kilku kul z tego shotguna. A w takiej grze, gdzie grasz na przykład na dużo postaci, które mają zasięg, typu grasz na postacie jak Zera, Vel'Koz, no nie, postacie podpołka, chyba wiecie, co to postacie podpołka. Sami sobie możecie odpowiedzieć, o jakie postacie mi chodzi. Po prostu mają większy range, nawet jakiś Ezreal z Iceborne Gauntletem. To wtedy Graves już ma większe problemy, bo wtedy bardzo ciężko jest mu podejść. Mi się wydaje, że Liska się cofnęła, moi drodzy. No tutaj to ulti przesadziłem troszeczkę z tą Erką. Och, nie zdążyłem Q użyć. Jakbym użył Q, to może tą Eliskę jeszcze byśmy zabili. Przesadziłem z Erką. Jakbym nie użył Erki, to może by się udało wyjść z tego cało, bo miałbym dodatkowe jeszcze dash po tym.
Ok, ja miał flash, ale nie słyszałem. Może uda się Kianie sklinapować. Mi się wydaje, że się uda. W sumie... Możemy tak kupić generalnie. No to nie są złe przedmioty, jakie jak teraz kupiłem. Ale super, że nasz botlane dostał double killa, lol. Wydaje mi się, że ta Kiana zmisplayowała wszystko, co mogła. Chciałem dostać to killa. Ty, on mi prawie zabrał tego killa. Swoim kół. A to jest double, bawił wszystko. A on nawet arki miał. No dobra, nieważne. Kupiłem Longsworda, bo i tak będę robić Black Cleaver. Ten dagger jest po to, żeby kupić sobie później PD. Phantom Dancer. Mógłbym robić Berserki. Berserki to nie jest tragiczny wybór na Grace'a, po prostu mi się osobiście bardzo nie podoba. I raczej zrobię Merkury w tej grze, także jeżeli zostanę trafiony kokonem czy bindingiem, żeby nie było tego, że okej, jestem czymś trafiony, no to teraz jestem na 100% martwy, nie? Eliska już ma buty i sorcerki. Ja chyba wiecie, co powinienem zrobić, tak mi się wydaje. Ja zrobię szybko sobie raptorki, tak żeby dostać raptorki. Po prostu tak, żeby wiecie, dostać więcej farmy, żeby one już się mogły respić. Bo ja teraz kampy one-shotuję, Graves jest zdecydowanie przyjemniejszy, jak już masz Warriora i tak powiedzmy siódmy poziom. A dlaczego ja nie idę na bota? Bo ja się boję po prostu, że Eliska tam nas zabije, nie? Właśnie o to mi chodziło. Dlatego ja tam nie poszedłem. No nie chcę grać wokół tego bota, bo nie mam najlepszych postaci do grania z Gravesem. Znaczy nie są złe ganki na bota, tylko 3 na 3 przegrywamy zdecydowanie. Bo jeden kokon, jeden binding, jesteśmy martwi, no i bez sensu jest ryzykować. Albo taki puna putem dive. Taki po na pół. Jakby nam się udało tam zestunować, to myślę, żebyśmy mogli zabić, ale bez stuna to nie da rady. I zginęła też nasz AD Carry. No dobra, trudno się mówi, trudno się mówi. To no, powiedzmy, że to nie powinno przegrać nam gry, miejmy taką nadzieję. No, moim zdaniem to Takiana, która za bardzo się stara zabijać tanka, który ma 120 armora, a mogłaby u tej Erki użyć na kogokolwiek innego i dostałaby 100% killa. No ale jak tam chce, to tak będzie grać, nie? No i cóż, jeszcze użyła flesza i zginęła. A Merkury, jak mówiłem, Merkury. QSS też nie zły, ale Merkury na ich team, szczególnie, że oni już mają dużo penetracji magicznej. A Graves też jest no, na ADK-u, wiecie, on stakuje bardzo dużo armora używając E, ale na AP-ku nic nie stakuje. Coś w stylu Hexdrinkera też nie jest złe na Gravesa, tak żeby... Bo zwiększa AD i zwiększa ci penetrację magiczną, znaczy zwiększa ci po prostu przeżywalność od magii. Jakbym miał Hexdrinker, to Eliska by mnie już nigdy nie mogła zabić. Aczkolwiek w tej grze jeszcze Hexdrinkera raczej no, budować nie będę, już to jest za późno. A poza tym no, wolałbym jakiś PD i tak dalej, nie? PD też mi da. No PD daje ci krita i daje ci też tarczę, no a nie możesz stakować tego i tak, więc. To jest. No, to było właśnie interesujące, chciałem sprawdzić. Znaczy chciałem sprawdzić, oczywiście nie chciałem zostać prawie złanszotowany przez Elise, ale byłem dość ciekaw, ile ona mi obrażeń zada, nie? Jeżeli ja ją sobie szykuję. Jak widzicie, te Merkury są zdecydowanie potrzebne. Musiałem ją zerkować, żeby zabić. Kupimy Attack Speed, bo Attack Speed służy nam też zdecydowanie lepiej przy farmieniu. Wiecie, co jest fajne na Gravesie? Że jak krytujecie, to przy krycie cooldown na E jest dwa razy bardziej resetowany, bo crit Gravesa zadaje jakby więcej strzałów. Teraz budujemy moim zdaniem Infinity Touch. No niektórzy budują taki build jak właśnie Dead Stance, bo Graves się dużo leczy wtedy z Q, z R-ki i tak dalej, ale ja bardzo lubię ten build pod Krita, bo naprawdę wtedy masz kozackie obrażenie. Musimy mieć dobry teamfight. O kurczę, ponad pół. 300 tylko, lol. Ja robię smoka, zamiast gonić.
Bo Cyan jest bardzo tankowny i nie widzę sensu robienia tego, co oni robią. Sfailowałem. Sfailowałem moi drodzy, więc no nie uda nam się go tutaj zabić. Dobrze, udało nam się zdobyć kolejnego killa. Jestem pod wrażeniem, że Liska przeżyła moją R-kę. Nie wiem, czy ona ma rzeczywiście dodatkowy armor, bo ma ten Seekers Armguard, no tak nie nastakowany za bardzo. Ale jestem naprawdę pod wrażeniem, że ona przeżyła moją R-kę. Ja myślałem, że jak użyłam tej R-ki, to ją zabiję, ale to wiecie, tak myślałem dzięki temu też, że mam Dark Harvest, który tam prokuje trochę dodatkowe obrażeń. Dlatego też właśnie lubię Dark Harvest, bo nie zawsze elektro prokujecie w teamfightie, a Dark Harvest prokujecie tylko jednym zwykłym atakiem, nie? Więc jakby bardzo łatwo to sprokować. No teraz już mam 3 stade. No 3 stade to jest już naprawdę bardzo dużo. Teraz będziemy go bić po godzinę. Dobra, nie aż tak długo. Ile mam w tym momencie tych stacków? 6 stacków i patrzcie ile armora, 200 armora. Dlatego Graves jest bardzo silny na takie właśnie postaci, które atakują fizycznymi obrażeniami. Okej. Okay. No dobra, zastanawiałem się, czy powinienem to wziąć ja? Czy ja to powinienem wziąć, czy powinienem to wziąć Tristana? Ale nie spodziewałem się, że weźmie to Pai. No. Cóż, wiecie co też jest dobre oczywiście, no bo powiedzmy, że Graves to jest też taki trochę AD carry, jeżeli nie chcecie robić ani Death Dance'a, bo potrzebujecie na przykład więcej Magic Resisty, coś w tym stylu, to polecam wam również jak najbardziej robienie na tą postać QSS-a. QSS też jest dobry. Ja w tej grze raczej QSS-a robić nie będę, ale QSS też jest dobry. Bez Erki i Kennena, no nie wiem co tam się stało generalnie. Poszli beze mnie, no ja mam dużo obrażeń. Uciekam, bo widziałem, że tam ktoś podchodził już. Ale jak, dlatego ja bardzo lubię crity na Grace'a. Widzieliście to w tym momencie, jak walczyłem z tym Dravenem, nie? Nie było widać, że ja to wygram, dlatego że miał trochę większy attack speed i bił mnie. Ale jak tylko wpadł pierwszy crit i moja E się zdecydowanie szybciej zaczęła resetować. I do tego jeszcze ten crit za mną naprawdę milion życia był zadany. Och, ja zostałem zbursowany, a czemu mój PD to chyba, nie wiem czy to było na cooldownie typu sekunda, czy coś? Bo mój PD się nie aktywował. Może to, że miałem poniżej 30% życia i jak miałem poniżej 30% to w ogóle się nie aktywowało, ciężko jest powiedzieć. Essence River, w związku z tym, że Essence River też no, daje ci dużo AD i daje ci crita, nie? A Rapid Fire do Gravesa jest powiedzmy pół na pół, bo niby daje ci crita, ale problem z Rapid Fire jest taki, że Graves nie chce walić, znaczy... Nie chcę walczyć w zasięgu jakimś do przeciwnika, Graves woli podejść, bo jeżeli Graves podejdzie, to ma dużo większe obrażenia ze swoich critów. Poza tym, jako ostatni item możecie też sprzedać Warriora i kupić zamiast Warriora właśnie coś w stylu Death Stance. Zamiast zrobić 100% crita, to możecie kupić Death Stance, bo Death Stance da wam więcej AD niż Warrior. O, to było dość dobre. No to nie było dość dobre. Sprzedając Warrior dostajemy 1800 golda, więc tak naprawdę nie brakuje nam dużo. 1000 golda do Death Stance nam brakuje. I wtedy będziemy też dużo bardziej tankowni. Ja i budowanie 100% crita na Gravesa też nie jest złe, nie? Bo bym mógł zamiast Death Stance kupić Essence River. Na ostatni item i miałbym 100% crita. Tylko problem jest taki, że wtedy mam 0 life steal, nie? Ewentualnie sprzedać Black Cleaver i kupić wtedy Death Stance. To też jest dobra myśl, bo na końcu gry Black Cleaver już tyle nie zmieni. Więc to też nie jest złe chyba. Albo najpierw Death Stance, jak już mam Death Stance, to potem sprzedać Black Cleaver i kupić 100% crita. Boom. Możecie też użyć Q-Flash.
No nie udało nam się już znaleźć tego Dravena, on uciekł pod wieżę tam na końcu, ale mam nadzieję, że poradnik do Gravesa wam się podoba, bo będzie taki bardziej też gameplay Gravesa, widzę, że włosy już mi trochę wyschnęły, ale nie do końca. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie łapeczka w górę, mam nadzieję, że będzie komentarz. A możecie mi wymienić postacie, jakie mam nagrać następne, w związku z tym, że patch wyjdzie w przyszłym tygodniu, czyli dopiero po finałach w Grecji. Więc patch nagram za tydzień we wtorek, aczkolwiek do czasu patcha musimy jeszcze, myślę, że dwa filmiki, znaczy musimy, no nie musimy, tak, bo to jest mój kanał, ale chciałbym jeszcze może jeden, dwa filmiki wstawić do czasu patcha, więc możecie mi tam jakieś pomysły dawać. My skonurujemy tego Kenana, bo osobiście mi się podobało, jak Kenan grał, nie wiem co wy myślicie, ale mi się bardzo podobało, jak Kenan grał. Plus 15 punkciku, spójrzmy sobie jeszcze damage, to damage, no miałem większy od Kiany, miałem większy od Tristany, nie miałem większego od Kenana ani od Dravena. No niezły damage, może mógłby być większy, jakbym grał trochę bardziej agresywnie. Build mi się podobał, chyba wszystkie inne takie jakby możliwe buildy wymieniłem. Jeżeli budujecie się full pod Krita, to Fleet Footwork, jak wspominałem, może też być ok, bo ale mi się osobiście bardzo podoba ten Dark Harvest. W tej grze zadałem 1200 obrażeń, no to też nie tak dużo. Elektro myślę, że może nawet zadałby większy, więcej jakbym prokował. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo, do następnego i życzę wam miłego dzionka. Pa, pa!